Dlaczego zarówno Niemcy, jak i Polska chciały mieć Górny Śląsk w swoich granicach? Jestem górnikiem, pracuję na kopalni, więc mogę wam coś opowiedzieć o Górnym Śląsku. Jest tutaj 63 kopalń. Co roku wydobywa się stąd 43 miliony ton węgla. Wszędzie dookoła fabryki, niezliczone zakłady przemysłowe. Wszystko to napędzane tym czarnym złotem, z takim trudem dobywanym z pod ziemi. Nic dziwnego, że to teren bardzo cenny. Prusacy zajęli go już w XVIII wieku. I od tego czasu stworzyli na jego podstawie swoją potęgę przemysłową. Górny Śląsk to drugie po zagłębiu Rury zagłębie przemysłowe Cesarstwa Niemieckiego. Nic dziwnego, że teraz, gdy skończyła się wojna, nie dopuszczają do siebie myśli, że mogliby te tereny stracić. Takich jak ja pracuje tu 120 tysięcy. Ciężki trud pracy w kopalniach, w fabrykach uczynił nas bardzo odpornymi. Nic dziwnego więc, że górnicy i Ślązacy tak twardo bronili swoich praw do tych ziem. Jak zakończyła się Wielka Wojna? Nazywam się Max. Max Boll. Pochodzę z Opola. Na wojnę poszedłem w czerwcu 1915 roku. Myślałem, że nie pójdę już. Mam swoje lata przecież. 43. Takich chyba nie biorą do wojska. A jednak. Powołanie dostałem do 6. Batalionu Pionierów, do Nysy. Kilka miesięcy ćwiczeń, szkoleń. Na początku 1916 roku trafiłem pod Verdun. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co tam się będzie działo. No, normalna praca pioniera. Miny, ładunki, podkopy. Udało mi się przeżyć. To była straszna bitwa. W 1917 roku zostałem ranny. Ciężko ranny. Pod Ypres. Trzecia bitwa pod Ypres we Flandrii. Na kilka miesięcy trafiłem do szpitala. Wróciłem na front w 1918 roku. Tak wielu moich kolegów już nie żyło. Byli niektórzy ciężko ranni, trafiali do szpitali. Ale ja walczyłem dalej. Dla Niemiec, dla moich wielkich Niemiec. Wierzyłem w zwycięstwo. W listopadzie 1918 roku został podpisany rozejm. To było niemożliwe. Nie wierzyliśmy, nie wierzyłem ja, nie wierzyli moi koledzy. Jak to rozejm? Przecież nasza armia jest silna. Liczy kilka milionów żołnierzy. My możemy walczyć dalej. Kto to zrobił? Mówiono, że jakieś nastroje rewolucyjne, jakieś republiki rad próbują się tworzyć. Komuniści. My na to nie pozwolimy. My, zwykli żołnierze, poradzimy sobie. Nikt nie będzie nam tutaj, w naszych Niemczech, przeszkadzał. Nie będzie tworzył jakichś republik rad. I do tego jeszcze dochodzą do nas głosy, że coś się dzieje w Wielkopolsce. Znowu Polacy. Jakieś bunty szykują, protesty. Doszły ostatnio do nas głosy, że na Górnym Śląsku coś się dzieje. I znowu Polacy. O nie. Jestem Ślązakiem, jestem z tego dumny. I nie pozwolę na to, żeby ktoś próbował odłączyć nasz Śląsk od naszego kraju. Polacy, znowu oni. Dochodzą do nas słuchy, że w 1919 roku gdzieś w połowie mogą zapaść jakieś decyzje odnośnie redukcji naszej armii, likwidacji niektórych rodzajów wojsk. Nie pozwolimy na to. Jesteśmy żołnierzami. Będziemy walczyli do końca. Nie wiem, czy wrócę do domu. Powinienem, do żony, do rodziny. Ale muszę pamiętać, że jestem Niemcem. I muszę walczyć dla mojego kraju, dla mojej ojczyzny. I tak będzie. Nie opuszczę moich kolegów.
będziemy walczyć do ostatecznego zwycięstwa. Może ktoś zadecydował za nas, że tę wojnę przegraliśmy, ale nie pozwolimy na to, żeby nasze państwo zostało okrojone z jakichś terytoriów. Co czuli Polacy na Górnym Śląsku? 4 lata walczyłem w niemieckim mundurze u Niemca. Ja jest Ślązok, z Rybnika. Rzekom i modla się po polsku i po naszemu. Chodzę do katolickiego kościoła. Jakże wrócił z wojny, to wszystko nie wyglądało tak, jak to miało wyglądać. Czytam, że w Krakowie i w Warszawie jest już wolno Polska, a we Lwowie toczą się walki z Ukraińcami. Lejemy też Niemca w Wielkopolsce. Myśla, co Polska się o nas upomni, a jak nie, to sami zrobimy powstanie i przyłączymy Śląsk do Polski. Kto miał decydować o przynależności Śląska? Po zakończeniu I wojny światowej o granicach Europy mieli zadecydować dyplomaci zebrani w podparyskim Wersalu. Wśród przedstawicieli wielu narodowości znaleźli się również Polacy. Tak, nowo powstałe państwo polskie wysłało swoich 2 przedstawicieli. Aby zwiększyć szanse na to, że zwycięskie państwa przyznają Górny Śląsk, ten strategiczny region w Polsce, przygotowaliśmy specjalny raport. Raport ten powstał na bazie spisu ludnościowego przeprowadzonego na Górnym Śląsku w 1910 roku. Spis ten wskazywał, że prawie 57% ludności Górnego Śląska mówi w języku polskim lub polskim i niemieckim. Co ciekawe, były takie powiaty, w których tylko co 10 mieszkaniec deklarował, że mówi w języku niemieckim. Oczywiście wielcy właściciele fabryk, kopalni, posiadacze ziemscy, inżynierowie, urzędnicy byli Niemcami. Natomiast Polacy pracowali w tych zakładach, czy fabrykach i kopalniach, bądź byli małymi gospodarzami rolnymi. Sytuacja na Górnym Śląsku była więc bardzo skomplikowana. Wierzyliśmy jednak, że trwanie przy Entencie pozwoli nam uzyskać większość tego strategicznego terenu. Jak wyglądała sytuacja żołnierzy państw alianckich? Ta przeklęta wojna wreszcie się skończyła, ale mówię wam, świat zwariował. Powstania, rewolucje, bolszewicy, powstają jakieś nowe kraje, Polska, Czechosłowacja, tego się nawet nie da wymówić. A my po 4 latach siedzenia w okopach, zamiast wracać do domu, musimy się bawić w siły okupacyjne. Mądrale z Londynu, z Paryża wysłali nas do Niemiec. Siedzimy tu na północy przynajmniej, w kolonii spokojnie. Francuzi na południu mają gorzej, nienawidzą się z Niemcami straszliwie. A my siedzimy, a świat, tak jak wam mówię, oszalał. Wszędzie bunty, powstania, sami Niemcy biją się między sobą, biją się z Polakami, nie wiadomo, co będzie z tym światem. Na razie spokojnie, siedzimy sobie w kolonii, popijamy piwko, ale moi drodzy, coś czuję, że wyślą nas gdzieś indziej.